Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcineczek z Formuły 1 24. Tam widziałem przed uruchomieniem, że jeszcze jakieś niecałe 3 godziny mi zostały z wersji testowej, dema, nie wiem. Potem skończy się Dzień Dziecka. Sezon drugi, już tej grze się zaczął. A kiedy ta gra miała premierę? Nie miała jakoś w marcu? Już drugi sezon? No, wczytujcie się szybciej. Każda minuta jest droga. Ej, komunikacja. Tak, no fantastycznie. Wstecz. Kariera. Kariera kierowcy. Ciekawe, jak mi pójdzie. W poprzedniej części, w tamtym tygodniu, chyba tak sobie mi poszło. Kariera. Chociaż no mam nadzieję, że teraz mam 24 nagrywać, nie 23, już mi się te gry mylą. Dostępna jest aktualizacja ocen kierowców. Kurde, jak w FIFA. Dobra, dobry przycisk wybrałem. Weekend wyścigowy, przejść do weekendu. No, weekend jest. Jest. Przydział. Przejdź do przydziału opon. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy wiem, no domyślam się, tam jakieś opony się dostaje na ograniczoną ilość i jak zużyjesz za szybko, no to jedziesz na łysych i tyle. No tam była jakaś porada, problemy z nadsterownością. Nie zdążyłem niestety przeczytać. Trening 30 minut, bardzo krótka, dobra, pojedźmy trening, wjedź na tor, najwyżej przewiniemy czas, czy tam przyspieszymy, a ja się przynajmniej zapoznam z torem. Rolex! Aj, kurde, nie wiem, czy dobrze sobie gaz i hamulec ustawiłem pod stopami. W każdym razie nowe skiety założyłem, więc może będą bardziej wyczynowe, sportowe. I będę lepiej jeździł. Szczegóły to jest X? Tak. Bo tu mamy jakiś plan do wykonania, wiecie jak jest. Nie wiem, co wybieram, ale jadę. Dobra. Mam nadzieję, że kierownica mi od razu zadziała. Wiecie jak jest. Dobra, widzę, że nie zadziałała. Super. Sprzężenie zwrotne nie działa. Lubię to. Uno momento. No serio. Zadziwia mnie ta kierownica. Jak pierwszy raz ją uruchamiam, to niby działa, ale nie ma jakby sprzężenia zwrotnego. Teraz już jest. Musiałem wyłączyć ją i włączyć. Kurde, ale tak na oko ta część lepiej wygląda niż tamta część. Na oko. Graficznie. Jednak jakiś tam postęp chyba jest. Tak grając raz w tygodniu w jedną część, a w następnym tygodniu w drugą. Że tak powiem, widzę różnicę. Oczywiście wy oglądając to na streamie, czy tam na tym, co ja przechwytuję, traci się jakość. Pierwsza utrata jakości następuje w momencie, gdy ja to przechwytuję, potem jak wrzucam to na YouTube'a, YouTube też to jeszcze po raz kolejny kompresuje, przetwarza. I dalej jest jakby spadek jakości. Ja to koduję w tym kodeku najnowszym AV1, żeby była jak najlepsza jakość. Znaczy, jakby powiedzieć jakość. Jakość za poświęcone miejsce, no. AV1 kodek robi w miarę to dobrze, a jednocześnie ja mam więcej miejsca na dysku. O, jakoś tak. Bardzo ładnie jakby oszczędza mi miejsce na dysku.
Jednocześnie też jest i bitrating lepszy i tak dalej. Ale i tak nigdy. Nie będzie to jakby tak, jak ja to widzę w tym momencie. Kompresja, no, nie ma kompresji bezstratnej, tak mi się wydaje. Jest większa, mniejsza, ale zawsze jest. Co ciekawe, tak wracając do YouTube'a i moich kodeków, to na przykład teraz jest tak, nie wiem, czy to zasługa tego kodeka, czy nie wiem, YouTube lepsze serwery postawił, czy tam dołożył, czy nie wiem, ja jakoś uzyskałem, nie wiem, jakąś, jak to powiedzieć, miejsce w kolejce uprzywilejowaną, ale na serio, kiedyś jak zaczynałem, jak rzucałem film, jakikolwiek, to bite 8 godzin musiałem czekać przed wrzuceniem filmu, minimum, żeby był do jakości 4K przerobiony przez YouTube'a, no i żeby dało się to w ogóle oglądać. A teraz jest tak, że ja na przykład GTA wrzuciłem dzisiaj w pół do siódmej i w pół do ósmej, nie, no 30 minut później już miałem ten, w 4K wszystko zrobione, przetworzone, sprawdzone. Fenomenalne. Mogę teraz jakby pół godziny po wrzuceniu odcinka na kanał od razu go opublikować w najlepszej dostępnej jakby jakości. I nie wiem, czy to jest zasługa tego, że YouTube coś zmienił w swoich algorytmach, czy tam, nie wiem, tą swoją chmurę zwiększył do przetwarzania tych filmów, czy po prostu jest to ten plus, że robię tym samym kodekiem, którym sobie życzy ten YouTube. I YouTube jakby no, ma mi do przetwarzania tego. Czyli zakładając, jak to mówi tam jeden koleś, zdążając do brzegu, czy tam płyniemy do brzegu, być może trafiłem z kodekiem, że koduje to w AV1. YouTube bym musiał to przetwarzać, jeżeli bym to w HEVC-u nagrywał, czy tam w innym kodeku H264 na przykład. Musiałby to i tak przetwarzać do AV1, a tak patrzy, że już dostał AV1 i od razu tylko sobie sprawdza, czy algorytm jakiś głupot ja nie wrzuciłem. I tyle. I od razu jest materiał na kanale. Może to jest to. No ale wracając do samej gry, fajnie płynnie to wszystko wygląda. A poprzednia część tak płynnie nie działała w tym Monaco, jak jechałem, jestem pewien, ale jak to mówią, teraz jadę bez żadnych samochodów i tak dalej, bolinów na trasie, tak przypuszczam, przez co jest ok. Rozumiem, że tu mam 5 okrążeń do zaliczenia. Tor wygląda na prosty, trzyma się bryka elegancko, więc może dzisiaj, przynajmniej w tej części, będę wygrywał. A oczywiście, żebym się nie poczuł za pewnie i nie zrobił bum, 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 bo ja to tak potrafię. No chyba, że tu mam jakieś mocniejsze asysty powłączane w porównaniu z Formułą 1-23. Też tak może być. Poza tym tam chyba miałem trening czy coś, czy jazdę w ogóle w deszczu. Deszcz, pomijając, że mało się widzi, to jeszcze, no, bardzo utrudnia jazdę. Nawet jak się ma asysty powłączane. Nie wiem, jak ja bym bez asyst jechał w deszczu. Chyba w ogóle bym nie jechał. Tylko bym jedno wielkie te robił. Gazu dodawał i bączek. Dobra, przedostatnie okrążenie. I co? Przedostatnie mam na zielono, czyli dopiero teraz mam to zaliczone? W jakiś tam sposób? Ciekawe. Zobaczymy.
zobaczymy, pożyjemy, będzie dobrze, proszę pana. Gdzie my w ogóle jedziemy? W Australii? Bo nie wiem, nie zobaczyłem. Czy Nowa Zelandia? W ogóle są wyścigi w Nowej Zelandii? Dobra, nie mogę. Muszę się skupić na torze, nieważne gdzie jadę. Okej. Tutaj widzę, można pocisnąć. Lenovo. Tutaj też można cisnąć, bo jest cały czas zielona. Ja widzę, że jest zakręt i się boję. Dobra, tutaj trzeba przyhamować. Nie, ale trzeba przyznać, fajny tor. Szybki przede wszystkim. I ma lekkie zakręty głównie. Głównie. No dobra. Tutaj jest trochę ciaśniej, ale... ale ogólnie jest spoko. Rozumiem, że to było ostatnie okrążenie i zjeżdżamy. Dobra, chętnie zjadę do garażu, tylko żebym wiedział, gdzie on jest. Jakie fajne ten refleksy, ale na szybie się robią. Dobra, zjeżdżamy. Muszę kątem oka patrzeć na mapę. Gdzie są boksy? Gdzie w ogóle start meta, że tak powiem? Tak znam tor, że nie wiem, gdzie jest wjazd do boksu. Kurde, tutaj się boję pocisnąć, a to taka ładna prosta jest. Kurde, zjechałem na trawę trochę. Przypuszczam, że jakbym jechał w pełnej realistyce... no reali... nieważne. W pełnej symulacji. O, tutaj jest fajny zakręt. Ale też nie jest tak tragiczny, bo jest szeroki. Nie, to jeszcze nie ma. Myślałem, że tu zjazd będzie. Trochę mi mylą te pasy na drodze. O, tutaj mamy chyba zjazd. Tak? Tak. No, bym przeoczył. Snapdragon. Dobra, czyli to mamy za sobą. Pewnie jakieś punkty dostaniemy. Wydaje mi się, że jak to się jedzie i się zalicza jakby te punkty, cele, które są wyznaczone, to potem w wyścigu głównym jest łatwiej. Tak mi się wydaje. Przyspiesz upływ czasu. Dobra. Zasadniczo już więcej nie wyjeżdżam. Wytrzymałość opon. Wykres pokazuje, jak zużycie opon różni się od przewidywanego zużycia na przestrzeni kilku okrążeń. Czyli co bardziej zużywam te opony? Jeżeli wyżej ten wykres? Ja się nie znam. Nie wiem, ale jak ktoś ma zajawkę pod kątem tej formuły, tak te statystyki, te liczby, wszystkie to, to przypuszczam, że ta gra to dla niego raj. Ja nie mam takiej zajawki. Australia, dobra, czyli nie Nowa Zelandia. Chociaż Nowa Zelandia leży na tam, gdzie Australia, ale... dobra, stacja robocza. Kolejny trening. Podoba mi się ten trening, powiem szczerze. Czyli są trzy treningi, jakby po 5 okrążeń mam ustawione. No i w sumie spoko chyba, nie? Szczegóły. Nagrody w zasobach. Dobra, jedź. Nie wiem, co klikam, ale... szybkie okrążenie od razu? Chyba tak, bo
Już mam opanowane wszystko. Mam opanowane. Zaraz zobaczymy, jak mam opanowane. Czyli teraz zakładam, że nie będzie jakby tych 5 okrążeń rozgrzewkowych, tylko od razu jedziemy tak, jak powinniśmy. Tylko muszę wyczaić, w której części mapy jestem. Dobra, czyli to jest start. I zaczynamy od razu. Czy nie zaliczamy od razu? Bo jest 5 znowu okrążeń. Nie wiem, głupi jestem. Chyba że robię 5 okrążeń bez potem kompresji czasu, czy jakoś tam. Może o to chodzi. Gra daje mi szansę jakby wyśrubowania wyniku. Czemu jest inny tor? Czym się wydaje? Nie, nie jest inny. Kurde, no serio, przez chwilę pomyślałem, że po Monako jadę. Ale takie barierki były? To jest ten sam tor? Zgłupiałem, powiem szczerze. Nie, no ten sam. No jakby mi się mógł zmienić na inny. Zagubiłem się przez chwilę. Normalnie jak Joe Biden. Jestem starość, nie radość. No teraz to poznaję z grubsza. Za bardzo hamujesz tutaj, Stefan. Domyślny graczu. Okej. Kurde, ale powiem wam tak, no naprawdę szczerze, że podoba mi się ta formuła. Jakoś, nie wiem, jakby to powiedzieć. Poprzednia część niby jest tylko, ta część jest ulepszeniem tamtej, czyli powinno być dokładnie to samo. Z jakąś tam lekką zmianą, nie wiem, oni tam chyba coś z fizyką opon zrobili czy coś. Ale jakoś mi się bardziej podoba, no chyba że to jest kwestia tego, że jadę po fajnym torze i dlatego mi się ta gra, ta część bardziej podoba. Poczekajmy na werdykt do końca odcinka, jak przejadę właściwy wyścig. W sensie, jak wyjadą wszystkie bolidy i tak dalej. Bo na razie bardzo mi się podoba. Fajnie się jedzie. Relaksik. Asysty powłączane pewnie, tak jak mówię. Czy co, już zaliczyłem wszystkie ten, co miałem zaliczyć? Mogę wyjeżdżać? Czy muszę przejechać jeszcze te... Aha, dobra, muszę 50 punktów zdobyć. Dopiero chyba 30 zdobyłem, z tego co rozumiem. A ja już chciałem kończyć, wiecie jak jest. Bo każda minuta gry kosztuje mnie zakończenie wersji preview, czy jak to tam się mówi. A raczej za pewną cenę ja tej gry nie kupię. Ona nawet na Turcji jest bardzo droga. Mógłbym w teorii wejść w kolejny abonament premium u elektroników, ale kurde, już nie przesadzajmy. Nie wiem, ile ta gra kosztuje na konsolę, czy tam na peceta, ale obstawiam, że tak 250 to jak nic. No, nie stać mnie na tyle. Przynajmniej w tym momencie. Nie no, nawet aż nie jestem takim fanem Formuły 1. Powiem tak, żeby, bo niby 250 to dużo, niedużo, ale... Ale jak... No nie siedzę w tym aż tak, no.
prawdopodobnie ta część będzie w Game Passie, czy tam w EA Passie, w jej pasie w sumie. O, przewaliłem. W tym w przyszłym roku pewnie luty, marzec znają życie, bo oni tak lubią. To wtedy ewentualnie to dogram i ten, i dokończę karierę. I tyle. Przy okazji też będzie gra pozbawiona jakichś błędów. Chociaż w tym momencie nie widzę żadnych błędów. A może ja też przy okazji się bardziej rozwinę i bardziej wciągnę na przykład w te wykorzystanie tych wszystkich, nie wiem, statystyk, cokolwiek. Bo na razie to na serio, ja to typowo jadę sobie jak ten, jak to w niektórych grach mnie nazywają, jako niedzielny gracz. I tyle. Widzę, że już kierowca przede mną jakiś, nie tylko kierowca, kierowcy. Jak oni mogą jechać przede mną? Bo widziałem ten, ślady dymu. Jeszcze tak naprawdę dwa okrążenia. To takie zaliczające się do liczonych i potem okrążenie do zjazdu do boksu. Ale muszę przyznać, że przed wyścigiem chyba na serio ten tor poznam na wylot. Kurde, wiecie jak ten? Ciężko się skupić na drodze i jeszcze mówić z sensem. Ja czasem jak ten po obróbce patrzę jak film, jak odcinek mi wyszedł i słucham w niektórych momentach co ja mówię, to się zastanawiam co za mnie za debil. Ale w tym momencie jak ja to mówię, to mi się wydaje, że to jest okej, z sensem. Potem ten, tego słucham i tak, co ja gadam? W sensie często jakby te same zwroty używam i jakby nieadekwatnie do sytuacji albo nie pamiętam co mam powiedzieć, jakiego słowa użyć, tak jakby emocji przerobowej mózgu mi nie starczało. To trzeba być dobrym, żeby ten jakieś mieć dobre gadki i jeszcze dobrze jechać. Dobra, zjeżdżam teraz do boksu. Okej, okay, przepuścił mnie. Ja też powinienem przepuszczać. A, czyli jak jest czerwone światełko z tyłu, to jest albo na okrążeniu, być może testowym. Powinien mnie puszczać. W sumie ja chyba też powinien tak ludzi puszczać. Ale ja chcę jak najszybciej wjechać już do tego boksu, tylko muszę wykminić, gdzie on jest, ten boks. To na pewno nie. Kurde, ale siedzi mi na ogonie. Kolega. Mam nadzieję, że mnie nie pierdyknie. Dobra, gdzie tu był ten wjazd? A, jeszcze nie tutaj. Okej. Też nie tutaj? Kurde, no. Gdzie to było? Tutaj, dobra. Czyli druga sesja treningowa będzie za nami. Widzę, że nie tylko ja zjechałem. Co oni robią? Dobra, jesteśmy schowani. Przyspieszmy. To nie wiem, wyjechałem na szybkie okrążenie i też tak muszę?
użyta mieszanka miękka. Średni czas okrążenia, współczynnik zużycia opon 55x. To dobrze czy źle? Zakładane zużycie paliwa prawie 2 kg. Obciążenie paliwem prawie 9. To chyba coś ważnego, nie? Wykres widzę rośnie jakoś. Albo spada, nie? Spada. Ja nie mam jakby drugiego poziomu jeszcze. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula. Tak, ta weekend. Trening numer 3. Zastanawiam się, żeby go nie pominąć, ale kurde. Może zróbmy chociaż raz całą sesję. Weź udział, aby zaprezentować następujące atrybuty. Dość. Co to jest dość? Dość. Wieść na tor. Dość. Wytrzymałość turbo sprężarki, skrzynia biegów. Dostępne premie do rozwoju. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ja dobrze wszystko robię. Zobaczmy ten. Chyba wszystko mam zaliczone. Strategia, teraz tempo kwalifikacyjne, zarządzanie oponami. To ja chyba źle wybrałem. Może powinienem na każdym treningu kolejne okienka wybierać. Zrobiłem to chyba na maksa w takim wypadku. Jedno okrążenie, trzy okrążenia. Zarządzanie oponami. Dobra, może pojedziemy to. A może jak my przejdziemy te 5 okrążeń i jeszcze zostanie czasu, to możemy i to zrobić. To zróbmy na próbę jedno okrążenie, bo tak chcą. I najwyżej zjadę, to pewnie mi 3 okrążenia w sumie zajmie. Bo pierwsze takie wjazdowe, drugie właściwe i trzecie... Kurde! Zaczytałem się, co do mnie mówi. Czyli... Jezu... sorry. Myślałem, że wyrypię. Czy tutaj mamy cisnąć jak najbardziej, ale słabiej się ta bryka teraz prowadzi, powiem szczerze. No nie szczerze powiem, że się słabo prowadzi. Nie wiem, po co ja dodaję to szczerze, nie szczerze. Jakbym miał czas się zastanawiać, czy ten was oszukuje, czy nie. Mówię to, co myślę w danym momencie, a już na pewno teraz. Szczególnie, że jestem zajęty trasą. To jak miałbym coś, nie wiem, wymyślać i kłamać. Skupmy się na tym przejeździe, a nie o dupie Maryni. Po tej grze będę nagrywał odcinek z Fernbusa, to wtedy będę mógł porozwijać swoje złote myśli. A tutaj spróbujmy przejechać jak najlepiej. I tyle. A co do Fernbusa, mam pewien plan, ale to zdradzę go Fernbusie. Zajmijmy się formułą. I co teraz będzie właściwe okrążenie? Dobra, to co mam teraz zjechać? Chyba ta. I zobaczymy, czy się da wybrać kolejny plan treningowy, czy to jest tylko jeden plan treningowy na jeden dzień treningowy. Jeżeli tak, to... To za bardzo się chyba skupiłem na tym pierwszym planie, ale przynajmniej mam jeden w 100% zrobiony. Zobaczymy, jak będzie z tym planem. Jak się da, to wezmę kolejny.
i tyle. Byle nie przeoczyć zjazdu, to chyba jeszcze nie tutaj. Nie, na serio. Patrzę po tych namalowanych pasach i myślę czasem, że jest akurat zjazd. Bo tak jest namalowane. O, tutaj, dobra. Mam nadzieję, że tyle wystarczy na razie. No parkować mnie, panowie, parkować. No to już 30 minuta, a jeszcze do wyścigu nie doszedłem. No cóż, no, być może jeszcze tylko czasu mi starczy na kolejny odcinek jeden i tyle. Plan treningowy, tempo kwalifikacyjne, zarządzanie oponami. Strategia dowolna. Czyli co, mogę wziąć to jakoś? Nic nie mogę. Wejdź. Dobra. Nie wiem. Olejmy to chyba. O co tu chodzi? Strategia, trening dowolny. Strategia wyścigu. To robiłem w poprzednim tym. To zrobiłem teraz. Zarządzanie oponami. Wziąć teraz to, wyjść. Wjeść na tor. Nie, dobra. Olejmy to. Już mam dosyć treningu, ale przypuszczam, że można by było teraz to zrobić i byśmy mieli jakieś tam zarządzanie oponami odhaczone. Ale w sumie nie gram pełnej symulacji i tak, więc po co mi to? A dodatkowo mam limitowany czas na ogranie tej gry. Z drugiej strony fajnie by było zobaczyć i przejechać wszystkie te fazy testowe przed głównym wyścigiem, ale no. Przynajmniej ładna pogoda. 32 stopnie. Dostałem 75 punktów. Dobra, Stefan, nie gadaj tyle. Jakieś fundusze dostałem na coś. Level kierowcy się podniósł. I co, tylko tyle? Doświadczenie? A wprawa kierowcy? Spostrzegawczość? Nic? Widocznie nie ten trening jeszcze robiłem. Kwalifikacje krótkie. Tak? Tak było napisane. Stacja robocza. Kwalifikacje. Weź udział, aby zaprezentować następujące atrybuty TEM. Dobra, idźmy. Kwalifikacje. Przejdźmy to raz a porządnie i do wyścigu. Welcome everybody, we're here in the heart of Melbourne. It's Albert Park and it's qualifying for the Australian Grand Prix. Tak, tak. No ładnie tor wygląda, już go znamy. Szczegóły. Suchy tor, zachmurzenie. Dobra. Przełącz pogodę. Nie, dobra, wyjeżdżajmy. Nie ma to tamto. Szybkie okrążenie, wyjść na tor, szybkie okrążenie. Chyba wybrałem szybkie okrążenie, nie jestem pewien. Chyba, że szybkie okrążenie to chodzi o to, że od razu mnie rzuca na tor. A wyjeść na tor to może jest tak, że sam wyjeżdżam z boksu.
a tak mam zaoszczędzone jakby jedno kółeczko. Może tak być. Dobra, kręcimy pole position i do wyścigu lecimy głównego. Powtórzmy to, co było na treningu. I będzie elegancko. Oczywiście zaczynam się stresować teraz. Więc będzie fajnie. Ej, Ricardo, weź mnie zajeżdżaj, człowieku. Ricardo. No ja przez niego nie wykręcę czasówki. Chyba, że nagle komputer jeździ jak trzeba. Pewne skupienie. Nie no, wkurza mnie ten koleś. No i tak jakaś gwiazda będzie przede mną. Spróbujmy go zatem dogonić i prześcignąć. O, dziękuję bardzo. Chyba sam przyhamował. To się ceni. Muszę powiedzieć, że po tylu okrążeniach na treningu to ja już powinienem tutaj z palcem gdzieś tam w nosie to przejechać. Gdzie mi się, że powiem, że z palcem gdzie? Tylko w nosie, nie? Dobra, ale skupmy się na serio, bo czuję się pewnie i się skończy jak zawsze. Dzień dziecka. Wjechaniem w bandę. Kurde, ale koleś przyhamował. Ja. Przecież ja bym mu wjechał. Dobra, jak będzie najlepsze okrążenie, to kończymy. Dobra. Zjeżdżam do boksu teraz. Starczy mi tych kółeczek. Przynajmniej opony zaoszczędzę. Jakby to miało jakieś znaczenie. Przypuszczam, że zużycie opony to jest brane pod uwagę no, bardziej jak się jeździ nie 7 tam okrążeń czy 5, tylko te pełne. W tym wypadku, tak jak ja jeżdżę, to... Znaczy, też moim zdaniem powinna gra skalować to, nie? Czyli jakby odpowiednio przestawić zużywanie opon, jakbyśmy jechali pełen wyścig, nie? Ale wydaje mi się, że tak gra nie robi. Oj, soreczki. Może on jest na szybkim okrążeniu, nie wiem. Mi to tam rybka, ale zawsze można się pozbyć konkurencji, nie? Trochę stopując, oczywiście. W prawdziwym wyścigu by się karę dostało. Ale... Nie widziałem go. Niby mam lusterkę, ale wiecie jak jest. Kończymy kwalifikacje, przechodzimy do głównego wyścigu. Oby poszedł dobrze, jak kwalifikacje i trening i może się uda pierwsze miejsce zająć. Może. Nie wiadomo jak wyścig będzie wyglądał.
zepsuje się pogoda albo coś. Będzie lipa. Dobra, przyspiesz. My. Są to w ogóle jakieś statystyki, które ja mam miejsce i tak dalej. Niby tam na górze pewnie da się to przełączać, tylko 1-2. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest 1-2. Przycisk. Łopatki to jest 1-2? Chyba tak. No i dobra. 1-2 to łop... Już koniec? Nie zdążyłem się przyjrzeć. Goodbye for now then, but really we're just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Dobrze. O, czy jestem pierwszy? Czyli nieźle. Przynajmniej ten. Nie będzie mi nikt zasłaniał. Dostałem nagrodę za tempo. Okej. Okay. Kariera, wyścig. No i w końcu po 32 minutach mamy wyścig. Ktoś dotrwał do tego momentu? Dobra, jedźmy. Nie zwróciłem uwagi, ale krótkie było chyba ustawione. To pewnie 7 okrążeń. Mam takie nadzieje. Taką nadzieję. Już za chwileczkę i za momencik się przekonamy. Czy dowiozę pierwsze miejsce, czy w ogóle dojadę, czy będzie jak w poprzednim tygodniu. Że było dobrze, a na sam koniec zrobiłem parę bączków, przewaliłem w bandę i skończyło się chyba na ostatnim albo przedostatnim miejscu. Z tego co pamiętam. Ale musi dogrywać teraz. Dobra, przechodźmy od razu. Nie, idziemy. Idziemy. Mam nadzieję, że dobrze wystartowałem. Ciekawe, że Verstappen jest na oponach medium, a wszyscy na slickach. Dobra, jedźmy. Mam nadzieję, że nikt mnie nie pyrgnie od tylca i będzie spoko. Kurka wona, czemu tak ściąłem? I jaki stres, jak przed egzaminem końcowym. Pięć okrążeń, jest dobra. Jak zdobędę przewagę, to wtedy wyluzuję majty. Na razie to spięcie maksymalne. Ale trzeba przyznać, że cisnął nieźle. A ja widzę, zapomniałem jak się skręca z tych emocji. Może wiecie, nie słychać go w moim głosie emocji, ale są. Dobra, rozumiem, że pierwsze okrążenie. Będzie dobrze. Tak trzeba sobie powtarzać, wiecie. Mi się tak wydaje. To zawsze można coś zepsuć. Ale ogólnie widzę, że nie jest tak źle, Stefan. Znaczy się domyślny gracz, oczywiście. Jestem taki pro, że nie potrafiłem swojej nazwy wpisać, bo miałem kierownicę podpiętą i przeklikałem na szybko. Jestem bez krajowcem, bez ojczyzny.
i moje imię i nazwisko to domyślny gracz. Czy mi z tym źle? Nie. I drugie okrążenie za nami. No, na treningu miałem lepsze czasy. Minutę 22 miałem. No, wtedy może miałem mniej paliwa w baku. Minutę 26 to chyba spokojnie zrobię. Raczej. Kurde, to takie te zadania dodatkowe, żeby mi tu jeszcze ten sprowokować do jakiegoś wypadku. Bo będę starał się czasówkę zrobić. Tak. Dobrze, dobrze. Tutaj za bardzo hamuje, mi się wydaje. O, to piękna, prosta. Dobra, tutaj trzeba dać po hebelkach. Nie wiem, mam wrażenie. Wiem, że jadę inaczej jak na treningu. Bardziej jestem spięty. Niesamowite. Rozumiem, że to czwarte okrążenie teraz. Za niedługo będzie piąte, ostatnie, tak? Powinniśmy dać radę. Tak mówią. Kurde, spojrzałem się na drugi monitor. Ej, człowieku, ty się nie patrz, ty się patrz na trasę. Kurde, ale oni muszą mieć w tych bolidach niewe przeciążenie. Jedziesz 300 na godzinę i potem ten musi zwolnić tam, nie wiem, do stówki. To chyba flaki z przodu masz. Oni powinni w takich kostiumach, w kombinezonach jeździć jak ten. Piloci tych samolotów na dużych wysokościach. Żeby im ten krew nie spływała w nogi. Czyli nie było rekordu okrążenia. Aj, tak mi sorry. Musiałem pojechać wolniej, widocznie. Znaczy, ten, nie miałem rekordu okrążenia i musiałem widocznie pojechać wolniej. No, to właśnie takie głupoty gadam. Przecież to samo z siebie można wywnioskować, wychodzi. Że skoro nie miałem najlepszej czasówki na okrążenie, to znaczy, że pojechałem gorzej to okrążenie, no. No tak to jest, no. Cała moc przerobowa idzie na ten... No, żebym nie wypadł z trasy, nie? I tak jest, no. Może teraz się uda jakąś czasóweczkę wykręcić na sam koniec. Zobaczmy. Też gorzej. Nie było minuty 22. Dobra. O, i się w godzinę wyrobiłem. Ciekawe, sam wyścig trwał krócej niż wszystkie te treningi. No ale to dobrze. Dobra, wbijamy na podium. Tak, oni się zawsze cieszą.
of course, what three race victories, a hat-trick of wins, does for a driver's confidence. To ja taki kask mam, fajny. A super. You know, they've got the energy on their side now, and it's for the others to try and stop this progression of victories. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take the top spot. A well-earned victory for Mercedes. Mercedes. A gdzie jest Hamilton, ja się pytam. Kurde, ale drugie trzecie miejsce ten sam team zajął. Nie, dobrze. Najlepsze, że nawet po stronie, nie wiem, a McLaren. Dobra. Okej. Dobra, jakiś levelek wpadł. Lewis na 11. A, on spadł. Dobra. Czyli mnie goni jakiś Oscar Piastri. Nie znam człowieka. I Norris, okej. Zobaczmy, jaki kolejny wyścig będzie. A, dobra, jeszcze statystyki. Tempo. O, skupienie poszło do góry. Dobrze. Coś jeszcze? Czemu on ma 73%? To tak można? Inżynier tunelu. A, to rozumiem. Dzięki moim treningom jakby być może też inżynierów podnoszę. Może warto. W ogólnym rozrachunku. Hata. Dobra. Bo szkoda czasu. Tajne spotkanie. Idź na spotkanie, spotkaj się z zespołem, aby sprawdzić, czy warto rozważyć przejście do niego w przyszłości. Serio? Nie. Chciałem zobaczyć, jaki jest ten następny wyścig. Welcome to your contracts hub. Here? Aha, tu mam jakieś realizacje kontraktów. Dobra. Pomiń to, kobieto. To mnie tam nie interesuje. Beer. To też mnie to nie było? Nie wiem, co to jest beer. Nie słuchałem. Aktualnie założone. Co to jest? Można sobie brykę ten ulepszać? Ej, dobra, wróć do podsumowania menu. Czemu ja to wybrałem? Rozumiem, że to takie gadki, tak? Spotkanie z zespołem McLaren? Czy ja bym chciał? Pozycja konstruktorów, punkty konstruktorów. Odrzuć propozycję. McLaren. Czy ja chciałbym przejść do McLaren? Chyba, że to się przychodzi w następnym sezonie, nie wiem. Tak wychodziło, jakbym odrzucił. Dobra, widzę, że Grand Prix Japonii będzie. Dobra. Kończmy, bo szkoda czasu. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że było spoko. Bardziej się dzisiaj skupiłem na przejechaniu tych treningów, ale dzięki temu jakieś punkty pozdobywałem dla swojego awatara. A przy okazji też przydało mi się to w głównym wyścigu, bo tor poznałem. Więc jakby no same plusy. Dlatego troszeczkę się zeszło. Ale w godzinie się zmieściłem, tak jak planowałem. No, czyli dzięki jeszcze raz za obejrzenie. No i zapraszam pewnie za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu będzie odcinek z poprzedniej części, czyli z Formuły 1-23. Tak dla równowagi i dla porównania. Dzięki jeszcze raz w każdym razie za obejrzenie. Po raz trzeci. Hej.